Proszę Państwa, spotkanie będzie miało taką formę. Najpierw zadam kilka pytań naszym gościom, a potem zostawię czas na to, żebyście Państwo zadawali pytania i tę rozmowę prowadzili. Dlatego proszę, słuchając odpowiedzi, również myśleć o tym, o co warto byłoby dopytać, a co mi do głowy nie przyjdzie. Proszę też pamiętać, że nie ma głupich pytań, są co najwyżej niefortunne odpowiedzi. Tym też siebie zachęcam do tego, żeby zadać pierwsze pytanie. I będę to pierwsze pytanie kierował najpierw do Johna, a później do ojca Tomasza. Ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że psychoterapia i duchowość, w szczególności w Kościele katolickim, to jest taka relacja z przygodami. Niektórzy zaczynają korzystać z psychoterapii, inni jednak wciąż są pełni obaw co do tego, czy psychoterapia nie szkodzi życiu duchowemu. Nie będę ukrywał, że wiem, że wam obu udało się połączyć te dwie dziedziny, ale chciałbym zapytać o to, jak to łączycie i dlaczego łączycie? Jak widzisz tę relację między psychoterapią a duchowością? Bardzo dziękuję za to pytanie. I see no reason why psychotherapy should be in conflict with someone's spiritual path. Ja nie widzę żadnego powodu, dlaczego psychoterapia miałaby być w konflikcie z kimś na ścieżce duchowej. We tend to be much more afraid of the light than of the dark. Mamy tendencję, by bardziej się obawiać światła niż ciemności. And that oftentimes if someone has a vocation. I często tak jest, że jak ktoś ma powołanie, there may be in fact ways that they try to avoid the vocation. To mogą być różne sposoby, na jakie próbuje uniknąć powołania. And where therapists can help them see how they're avoiding their true calling. I tam terapia może pomóc zobaczyć, jak unikają właśnie tego powołania te osoby. When speaking to some priests yesterday, rozmawiając z księżami wczoraj, we looked at a very interesting example, przyglądaliśmy się takiemu ciekawemu przykładowi, where someone had thought she had lost her vocation as a nun. Gdzie ktoś myślał, że kobieta myślała, że straciła swoje powołanie jako siostra, she was experiencing a period of conflict. Bo doświadczała takiego okresu bycia w konflikcie. And that was how her vocation was showing up at that moment. I to było to, w jaki sposób jej właśnie powołanie się przejawiało w tym momencie. And we began to realize that her conflict. I zaczęliśmy jakby uświadamiać sobie, że jej konflikt polegał na tym, że ona chciała, by jej powołanie wyglądało tak, że cały czas miałaby być w stanie ekstazy. I would like that too. Ja oczywiście też bym czegoś takiego pragnął. But reality shows up instead of our fantasy. Ale pojawia się rzeczywistość zamiast naszej fantazji, zamiast naszych wyobrażeń. And so we were having to help her see, więc musimy pomóc jej zobaczyć, that she was having to move from a fantasy vocation, że musi się przesunąć od takiej wyobrażonego powołania to a real vocation, do prawdziwego powołania, which never looks like our fantasy. Które nigdy nie wygląda tak, jak to wyobrażone. So, in that kind of a sense, I don't think that psychotherapy and the spiritual life have to be in conflict. I w tym sensie ja nie myślę, że psychoterapia i życie duchowe musi być w konflikcie. Unfortunately, niestety, oftentimes religious people will be a little suspicious of therapists. Często tak jest, że ludzie religijni są trochę podejrzliwi odnośnie psychoterapii. Based on misperceptions they have of what therapy should be. Trochę w oparciu o takie błędne przekonania, jakie mają na temat tego, czym jest psychoterapia. And sadly, i też smutne jest to, often therapists are very suspicious of religious people.
że też często psychoterapeuci są dość podejrzliwi odnośnie religijności ludzi religijnych. W oparciu też o błędne przekonania, stereotypowe postrzeganie ludzi religijnych. Więc myślę, że to jest świetne, że mamy szansę, gdy mamy szansę. They have these kinds of dialogues. Właśnie mieć taki dialog, ten rodzaj dialogu, where we can see the relationships between the two. Gdzie możemy zobaczyć właśnie, jaka jest relacja między jednym i drugim. Bo w końcu musimy pamiętać, że słowo psychoterapia pochodzi od takich słów jak leczenie duszy. Tomasz, do you have something to say? Rzeczywiście ten rodzaj relacji pomiędzy, będę mówił tutaj o Kościele, więc odnoszę się do duchowości chrześcijańskiej. Duchowość chrześcijańska, czy Kościół i psychoterapia miały różne fazy współpracy, czy też relacji. Pierwsza faza to była rzeczywiście, tak jak powiedział John, taka faza podejrzliwości, czy wręcz konfliktu. Kościół patrzył na psychoterapię z dużą podejrzliwością i psychoterapeuci, głównie psychoanalitycy, patrzyli na ludzi wierzących z dużą podejrzliwością. Wydaje się, że ta faza, jeżeli chodzi o taki kościół instytucjonalny, się już skończyła. Dzisiaj dokumenty Kościoła podkreślają użyteczność różnych form zdrowej psychoterapii. I wydaje się, że weszliśmy w taką fazę jakiejś ostrożnej współpracy. I chyba jeżeli chodzi o mnie samego, to tak bym nazwał też moją drogę. Że to jest taka droga, w której ja próbuję czasami łączyć, a czasami rozdzielać. To zależy od kontekstu, te dwie dziedziny. Oczywiście jestem księdzem, to jest moje główne powołanie. Natomiast rozumienie psychologiczne czy psychoterapeutyczne pozwala mi też głębiej zrozumieć i lepiej pomagać ludziom, którzy do mnie przychodzą. Trochę w zależności od tego, z jakimi trudnościami przychodzą. Czyli łatwiej mi jest zobaczyć, czy ktoś przychodzi do mnie z problemem rzeczywiście duchowym, czy raczej są to problemy emocjonalne i odwrotnie. Tak bym to określił. A czy trochę idąc za tym tropem, który zarysowałeś, Tomasz, czy faktycznie jesteśmy w stanie tak odróżnić problem stricte emocjonalny od problemu stricte duchowego? Te emocjonalne, myślę, że każdy z nas jakoś rozumie, co by mogło się pod tym kryć. A jak ten problem duchowy, taki stricte duchowy, czy on faktycznie jest tak tylko przeżywany tą duszą, którą w sobie mamy, czy nie jest tak, że jesteśmy zaangażowani cali w tą relację do Boga i przeżywanie wiary? No tak mocno można rozróżnić tylko w książce. To nie da się rozróżnić w życiu, bo przychodzi cały człowiek, przychodzi i te przestrzenie, one się tak przenikają często, że bardzo trudno jest postawić gdzieś jakąś wyraźną granicę. Natomiast dobrze mimo wszystko wiedzieć, co wynika bardziej z pomieszania emocjonalnego, a co bardziej potrzebuje takiego wsparcia czy rozwiązania duchowego. Czyli jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi, że ma problemy z modlitwą, to ja to rozumiem stricte jako problem duchowy. Prawda? Ale często pod tą przykrywką, jeżeli ktoś mówi, mam problem, nazywa go duchowym, ale często pod tym kryją się jakieś trudności emocjonalne, których ten ktoś nie widzi. I wtedy dla mnie użyteczne jest cały ten wykształcenie psychologiczne, żeby temu komuś też pokazać, że być może jest też jakiś jeszcze inny rodzaj podejścia, perspektywy, której do tej pory nie brał pod uwagę, dlatego też często utknął w jakimś problemie, który wydawał mu się duchowy wcześniej. John, czy z tej perspektywy, kiedy mówimy o psychoterapii i duchowości, czy byłbyś w stanie powiedzieć nam, jaki zasadniczy cel ma psychoterapia? Czy w ogóle jest taki generalny cel, którym się kierujesz w swojej pracy? Ponieważ
Sama książka mówi o kłamstwach, ale tak naprawdę wiemy, że chodzi o odwrotność. Czy mógłbyś ten wątek trochę rozwinąć? Więc myślę, że to, w jaki sposób ja myślę o psychoterapii, jest troszkę inny od tego, jak zwykle o tym się myśli. Często ludzie myślą, że terapeuta powie nam, co powinniśmy zrobić. Czy da jakąś radę. Albo da jakiś wgląd. Ale gdyby rady działały, to nikt by nie przychodził do naszych gabinetów. Często mamy różnych wielu członków rodziny, którzy z wielką radością dają nam różne rady. Nawet jak ich nie chcemy. Też możemy czytać wszelkiego rodzaju książki, które też mają, zawierają w sobie różne bardzo świetne pomysły. But those ideas from the outside, ale te pomysły z zewnątrz don't always heal us from the inside. Nie zawsze leczą nas od środka. So, the way I think about therapy, więc sposób, w jaki ja myślę o psychoterapii, is that we become healed, polega na tym, że my zostajemy uleczeni by becoming at one, poprzez stanięcie się jednym with the emotional truth in this moment, z prawdą emocjonalną danego tego momentu. So, patients are suffering symptoms and problems, więc pacjenci cierpią z powodu objawów i problemów because of the lies they tell themselves, z tego powodu, że mówią sobie kłamstwa. And we all tell ourselves lies to avoid pain. I wszyscy mówimy do siebie różne kłamstwa, żeby uniknąć bólu. So we can feel comfortable that this is a, like a 12-step meeting this evening of Liars Anonymous. Więc tutaj możemy poczuć się wreszcie tak komfortowo, że to jest pierwsze spotkanie z cyklu anonimowych kłamców w leczeniu, rozumiem. So, we all lie to avoid the pain in our lives. Więc wszyscy kłamiemy, by uniknąć bólu w naszym życiu. It's just the lies we tell cause further suffering and pain. Tylko właśnie problem polega na tym, że te kłamstwa, które sobie mówimy, powodują dalsze cierpienie i ból. So, in our work, we're trying to help patients. Więc w naszej pracy staramy się pomóc pacjentom face the truth they've been avoiding. Zmierzyć się z prawdą, którą do tej pory unikali. So they can face the truths in their lives. By mogli spotkać się z prawdą w swoim życiu. And deal with life better. I dzięki temu lepiej sobie poradzić z życiem. That is fostering a certain experience in the patient of the truth. Ale właśnie to takie sprzyjanie doświadczeniu przez pacjenta prawdy, tak by dzięki jakby doświadczeniu tej prawdy w środku w wyniku tego doświadczenia, by pacjent miał doświadczenie prawdy w sercu. I z tego serca ono dochodzi do głowy. Użyłeś takiego sformułowania jak prawda emocjonalna. Czy możesz to rozwinąć? To myślę, że niewielu jest filozofów na sali, ale może to jednak jest ważne. I must be in big trouble now. Teraz chyba jestem w kłopotach. Of course we know in the postmodernist group. Wiemy w grupie postmodernistów. They claim that we can't make truth claims.
Oni twierdzą, że nie możemy robić takich twierdzeń prawdy. But of course that's a truth claim. Ale to oczywiście jest prawdziwym stwierdzeniem. We can't avoid dealing with the truth. By nie da się uniknąć spotykania się z prawdą. Sometimes it's a simple truth about reality. I radzenia sobie z prawdą. Czasami to jest prosta prawda o rzeczywistości. Like we're having to help the nun see. Tak jak tu musieliśmy pomóc siostrze zobaczyć, that a fantasy vocation, że to wyobrażone powołanie is not the same thing as a real vocation. Nie jest tym samym, co prawdziwe powołanie. In the book we had a lot of examples, w książce jest wiele przykładów, where people were relating to a fantasy instead of reality. Gdzie ludzie byli w relacji z wyobrażeniem, z fantazją zamiast z rzeczywistością. Tak na przykład jak ja mógłbym mieć to pragnienie, by moja żona zawsze się ze mną zgadzała. Bo przecież to w końcu robi właśnie taki najwyidealizowany, najlepszy z wyobrażeń małżonek. Ale z jakiegoś powodu ciągle to jednak moja żona się pojawia zamiast tej wyobrażonej. Przez jakiś czas, okres czasu to było dla mnie jakieś zadziwiające cały czas. Ale ona była dość nieustępliwa w pozostawaniu sobą, zamiast stawaniu się moim wyobrażeniem. Więc miałem szansę spotkać się właśnie z tą rzeczywistością zamiast fantazji swojej. To na wiele różnych sposobów to się pojawia. W Stanach wiele osób ciągle się zastanawia, jak to się stało, że Donald Trump został wybrany. Jak to się stało, że wydarzyła się ta właśnie rzeczywistość zamiast mojego wyobrażenia? Ciągle dla pewnej grupy osób to jest tajemnicą w Stanach. Jest też inny jeszcze sposób myślenia o prawdzie. Gdzie na przykład młoda kobieta czuje dużą winę, karze się, nie wie dlaczego, nie rozumie dlaczego. I wtedy w którymś momencie odkrywamy, że gdy jej matka umierała, to matka zaprzeczała temu, że umiera. Że jakby udawała, że nie umiera. Pozostawała bardzo optymistyczna, mimo iż miała śmiertelną chorobę. I jakby prosiła całą rodzinę, by udawali wszyscy, że śmierć nie jest jeszcze na schodach domu. Więc jak śmierć się zjawiła, to nigdy nie mieli szansy się pożegnać. I to, co się dowiedzieliśmy, to, że czuła ogromną, ta młoda kobieta, złość do tej matki. Właśnie w związku z tym żądaniem ze strony matki, by kłamać o jej śmierci, nadchodzącej śmierci. I wyobraźmy sobie, jak to jest ciężkie czuć złość do matki, którą się kocha, która właśnie umiera. Więc mamy te wszystkie emocjonalne prawdy, miłość do matki, złość do matki za tą prośbę, by kłamano, by kłamać, żałoba w związku ze śmiercią. All at the same time.
I znaczenie właśnie doświadczenia tych wszystkich emocjonalnych prawd, wszystkich w tym samym momencie, w tym samym czasie. By właśnie spotkać się z taką złożoną prawdą odnośnie matki. Kochająca matka. Kłamiąca matka. Umierająca matka. Wszystko razem, cała złożoność. I też spotykanie się, mierzenie się ze złożonością swoich własnych uczuć. I to mierzenie się właśnie z tak złożoną, emocjonalną prawdą o swoim życiu. Tak, by w końcu ona mogła na swój własny sposób odbyć pogrzeb po matki. Taki pogrzeb czy żałobę, której matka razem z nią nie mogła odbyć w czasie, gdy umierała. Thank you. Tomasz, właśnie chciałbym Cię prosić, żebyś dopowiedział, ale też od razu chciałem Ciebie zapytać też o to i prosić, żebyś skomentował, na ile to podejście dotyczące właśnie szukania prawdy, też tej emocjonalnej prawdy, pomaga w takim prowadzeniu ludzi w relacji do Boga. I jeśli pomaga, to z jakimi kłamstwami tutaj się mierzymy? W spotkaniu z prawdą zaangażowana jest cała osoba. Jest w tym, proszę pomyśleć na przykład tak, jak ludzie wierzący rozumieją spotkanie z prawdą. Czasami się nad tym zastanawiałem, czy my wierzący w Kościele czasami nie rozumiemy prawdy zbyt intelektualnie. W takim sensie, że ja wiem na przykład, że Bóg mnie kocha. Ja znam prawdy wiary. Ja wymieniam moje grzechy w spowiedzi, ale to dotyka mojej głowy. I być może dlatego jest zbyt mało przemieniające. Dlatego, że w spotkaniu z prawdą potrzebne jest zaangażowanie całej osoby. I głowa, i serce. Posłużę się przykładem spowiedzi. Jeżeli wymieniam moje grzechy, robię to w taki w pełni świadomy, ale czysto intelektualny sposób, to doświadczenie jest obawa, że będzie mało przemieniające. Natomiast jeżeli ja doświadczę siebie jako grzesznika, i nie mówię tutaj, broń Boże, o czymś takim, żeby to nie ma nic wspólnego z dołowaniem, jeżeli ja głęboko doświadczę tego, co ojcowie pustyni nazywają skruchą, powiedzielibyśmy językiem emocjonalnym, doświadczę takiego prawdziwego poczucia winy, czy prawdziwej winy, to doświadczenie jest tak kompleksowe, że postanowienie poprawy rodzi się niejako tak zupełnie automatycznie. Ja nie muszę się aż tak spinać, żeby się poprawić. Ta poprawa wynika, wyrasta samoczynnie. Ja chcę być lepszym człowiekiem. I w tym kontekście wydaje mi się, że to szalenie ważne, żeby w spotkaniu z prawdą była zaangażowana cała osoba. I moje uczucia, i moje myśli, i moja wola, i moje intencje, wszystko. Jeżeli coś jest obcięte, no to wtedy pozbawiamy się takiego potencjału, który mógłby nam pomóc wzrastać głębiej i wyżej. Coś mam na myśli? Let me continue with that. Ja może tutaj bym kontynuował w tej kwestii. I was asked to consult on a case one time. Raz byłem poproszony, by skonsultować taki przypadek czy pacjenta. Patient had been in therapy for many, many years. Pacjent był w terapii przez wiele, wiele lat. Apparently not really getting much better. Najwyraźniej niewiele uzyskał zmiany na lepsze. And the therapist was concerned. I terapeuta był zmartwiony. The patient was beating his son. Bo pacjent bił swojego syna. So we have someone that's committing a sin. We have,
someone who's committing a sin. Czyli mamy kogoś, kto popełnia grzech. So there's clearly a spiritual dimension, right? Więc to zdecydowanie jest taki wymiar duchowy. And we're also dealing with someone who clearly has a psychological problem. I też mamy jednocześnie kogoś, kto ma wyraźnie problem psychologiczny. Now, he knew it was wrong. On wiedział, że robi coś złego, but he became overwhelmed. Ale był jakby owładnięty tym, czy jakoś przytłoczony. So as we begin our conversation, więc gdy zaczynamy ze sobą rozmowę, he told me about his problem. On mi powiedział o tym swoim problemie. So I asked for a specific example. Ja poprosiłem, by opisał mi jakiś specyficzny przykład sytuacji. I szybko dotarliśmy do tej części opowieści, gdzie on właśnie bił syna. So to help him face the truth at the very deepest level. Więc by pomóc mu spotkać się z prawdą na takim najgłębszym poziomie, zapytałem go, i gdybyś nie przerwał, gdybyś się nie kontrolował, jak reszta twojej wściekłości by wylała się na twojego syna? Do tego miejsca pacjent był dosyć taki spokojny, ale w tym momencie pojawił się w nim lęk. I on opisał to, jak ta pokusa zabicia syna wyglądała. I w tym momencie doświadczył ogromnej winy. I nagle uświadomił sobie, że tak naprawdę czuł się bardzo enraged toward his son. Czuł tą ogromną wściekłość do syna. Because his son knew who his parents were. His son knew who his parents were. Syn wiedział, kim są jego rodzice. The patient had been adopted. Pacjent był adoptowanym. And every time he was loving his son, i za każdym razem, jak kochał syna, he was realizing again and again what he had lost as a little boy growing up without a father. Ciągle, czyli jak odczuwał miłość do syna, to za każdym razem sobie przypominał, co sam stracił jako mały chłopiec. And from what I heard from the therapist, i z tego, co słyszałem od terapeutki, he never beat his son again. Już później nigdy nie bił swojego syna. But I think that really illustrates what Tomasz is talking about. Ale myślę, że to właśnie dobrze ilustruje to, o czym Tomasz mówi. There has to be some deeper experience of the truth. Że musi być właśnie jakieś głębsze doświadczenie prawdy. This kind of emotional truth that's underneath the words. Tej właśnie emocjonalnej prawdy, która jest pod słowami. You know, it's like what we talk about conversion. Jak mówimy o przemianie, it's really a turning emotionally of the heart. To tak naprawdę jest jakaś zmiana emocjonalna w sercu. Nie wiem jak Państwo, ale we mnie się budzi od razu takie pytanie, no to jak to zrobić? Ponieważ ta wizja, którą rozwinął ojciec Tomasz, bardzo poruszający przykład Johna, no to mówi, to ja chcę przeżyć skruchę, tak? To ja chcę zmiany w życiu. I żeby się zająć tym tematem, jak to zrobić, to zajmijmy się tym, co nam przeszkadza. Najpierw porozmawiajmy o tym, jeśli możecie, takie najczęstsze nasze takie przeszkody, jakie stawiamy prawdzie, żeby ona wyszła na jaw, które sobie stawiamy. Czy moglibyście nam wskazać takie miejsca, którym warto się przyjrzeć, żebyśmy dostrzegli, czy nie okłamujemy samych siebie, czy nie stawiamy sobie przeszkód w poznaniu prawdy? So it sounds like you're asking us what are our most common lies? Czyli właściwie to brzmi tak, jakbyś pytał nas, jakie są takie najbardziej typowe nasze kłamstwa. I think one of the most common lies we have. Ja myślę, że jednym z takich najczęstszych kłamstw, jakie stosujemy czy mamy, is complaining and blaming other people. To narzekanie i obwinianie innych. And we all complain. Wszyscy narzekamy. And it is awfully pleasurable, you have to admit. I to jest bardzo przyjemne, musimy to wszyscy przyznać. And also blaming other people is also very pleasurable.
I też obwinianie innych ludzi też daje dużą przyjemność. So many times I felt I've been the helpless victim. Więc wiele razy czujemy się właśnie taką bezradną ofiarą tego, co inni ludzie robią mi, nam. Almost holy victimhood, one might say. W jakimś sensie jest to taki rodzaj takiej świętego losu ofiary. I'm this pure victim, ja jestem tylko czystą ofiarą surrounded by these terrible perpetrators. Otoczoną przez tych okropnych napastników, prześladowców. It's a very great temptation. I to jest naprawdę wielka pokusa. At times quite delicious. I czasami bardzo smakowita. Even if we just do it privately to ourselves. Nawet jeśli robimy to tylko na osobności, sami ze sobą. You know, sometimes you just gotta do it. Czasami po prostu musimy to zrobić. You can't help yourself. Nie możemy się oprzeć tej pokusie. Oh, it feels so good. To jest naprawdę cudowne uczucie. The thing that's fascinating, though, ale to, co fascynujące, it's one thing that can really help is make a list of your complaints about what other people do to you. Więc to, co może rzeczywiście pomóc, to zrobienie listy takich naszych najczęstszych narzekań dotyczących innych osób. Make a list of everything that you blame other people for doing to you. Czyli dobrze jest zrobić listę takich rzeczy, o które obwiniamy innych, że robią nam. That's the easy part. I to jest ta łatwiejsza część. Now the hard part. A teraz ta trudniejsza. See if you can find three ways you do each of those things to yourself. Spróbujmy zobaczyć, czy możemy znaleźć przynajmniej trzy sposoby, jak każdą z tych rzeczy sami sobie robimy. When we're hurting, jak ranimy, we're usually hurting ourselves. Jak ranimy, to zwykle ranimy siebie. But we don't know how we're doing it. Ale nie wiemy, jak to robimy, czy kiedy and to robimy. We don't see how we're hurting ourselves, i ponieważ nie widzimy tego, jak ranimy siebie, we know somebody must be doing it. To sobie myślimy, no ktoś musi to robić. So we look for whoever's nearby. Więc po prostu rozglądamy się, kto jest w pobliżu. They must be doing. I to właśnie oni muszą pewnie to robić. For instance, na przykład? Your spouse. Na przykład małżonek. Why it's important to get married. I dlatego jest ważne właśnie, żeby wyjść za mąż, czy ożenić się. So you have someone you can blame. Po to, żeby mieć kogoś, kogo można obwiniać. It's just so handy. To jest naprawdę takie bardzo poręczne. You feel that need to blame. Mamy tą potrzebę obwinienia. You know, as soon as you get home, i wiemy, że jak tylko dotrzemy do domu, you can get right to work. To od razu możemy zacząć robotę. So, if you can look at all your complaints, więc jak przyjrzymy się tym wszystkim narzekaniom naszym and find three ways you do that to yourself, i znajdziemy właśnie trzy sposoby, na jakie sami sobie to robimy, to jest jeden ze sposobów, który nam może pomóc zacząć zauważać, well, you might be creating your own suffering. W jaki sposób możemy sami tworzyć nasze własne cierpienie. Druga część tego ćwiczenia. Mogliby sobie Państwo wypisać te wszystkie niezgody, które macie do Boga. Czasami mamy taką, nazywamy to często pokusą, a czasami rzeczywiście tak robimy, że myślimy sobie, to Bóg mnie nie kocha, albo ja się czuję mało kochany przez Boga. Dlaczego Bóg robi to albo tamto? Z dużym prawdopodobieństwem to nie jest to, że Bóg nam to robi, tylko my sami sobie to robimy. Natomiast wykorzystujemy Boga do tego, żeby Go o to obwinić. Jeżeli mówimy sobie, to Bóg wymaga ode mnie takich rzeczy, których ja nie jestem w stanie zrobić, to z dużą pewnością sami sobie stawiamy takie wymagania, a nie Bóg nam je stawia. Jeżeli mówimy, nie czuję się kochany przez Boga, to z dużym prawdopodobieństwem to my sami siebie nie kochamy i oskarżamy o to Pana Boga. Więc to jest też często taki rodzaj kłamstwa, które sobie mówimy w takim przebraniu religijnym czy duchowym.
Dlatego, że my doskonale wiemy, że Pan Bóg jest czystą miłością, czystym życiem, czystą radością. I dla każdego z nas chce tylko dobra. Drugi rodzaj kłamstwa, który w życiu duchowym się pojawia, czy w życiu religijnym. Co Państwo robią, jeżeli czekacie na windę i bardzo się spieszycie, nacisnęliście już guzik? Słyszycie, że winda się poruszyła gdzieś na górze albo na dole, ale wam się bardzo spieszy. Czy nie naciskacie tego guzika drugi raz i trzeci i potem jeszcze kilkukrotnie? To jest taki rodzaj iluzji, że my na różne rzeczy mamy wpływ. To znaczy, im częściej ten guzik nacisnę, to nam wydaje się, że ta winda przyjedzie szybciej, bo ona nie usłyszała. Albo nie wie, że my się spieszymy. Ale jak to damy jej znać przez kilkukrotne naciśnięcie guzika, to ona się dowie i przyspieszy. To jest iluzja kontroli. I tak samo robimy z rzeczywistością i tak samo robimy z Panem Bogiem. Wyobraźmy sobie, że ktoś z was szuka męża albo żony. Jest bardzo religijny i myśli sobie, dobrze się pomodlić o dobrego męża, dobrze się pomodlić o dobrą żonę. Więc ja codziennie będę odmawiał jakąś modlitwę w tej intencji. No i modlisz się przez jakiś czas, ale nic się nie dzieje. Co wtedy robisz? Myślisz sobie, może jednak ja powinienem troszkę więcej się modlić. Może dwie modlitwy powinienem odmawiać. Drugi raz naciskasz guzik od windy. Potem myślisz sobie, a może jednak jeszcze pompejankę odmówię. No i nie znajdujesz męża ani żony. Co wtedy myślisz sobie? Pan Bóg jakoś coś tak mnie nie słyszy. Pan Bóg coś jakoś tak, może ja powinienem mu jakoś inaczej dać znać, żeby mnie jednak usłyszał. Czyli codziennie mówimy, bądź wola Twoja, ale tak naprawdę w taki ukryty sposób bardzo nie lubimy czekać na to, żeby objawiła się wola Boża, tylko my bardzo byśmy chcieli, żeby to nasza wola się objawiała. Czyli nie mówimy bądź wola Twoja, mówimy bądź wola Twoja, ale dodajemy po cichu, Panie Boże, ale nie, tylko tak, jeżeli ona będzie się zgadzać z moją. To Ty się dostosuj do mojej woli. Czyli mamy takie bardzo zgubne przekonanie, że jesteśmy w stanie przyspieszyć windę. I mamy też takie zgubne przekonanie, że jesteśmy w stanie, no może nawet można użyć tego słowa, zmusić Pana Boga, żeby się dostosował do naszych wyobrażeń, do naszych oczekiwań, do naszych pragnień. Zamiast przyjąć to, co On daje. No bo to jest wola Boża, prawda? To, co mam, to, co dostaję, to, co się dzieje w tym momencie. Trudno o lepszy sposób komunikacji. Bóg mi coś daje, ja mówię, ale nie, to mi się nie za bardzo podoba, bo to nie zgadza się z moją wolą i z moimi oczekiwaniami. Daj mi coś innego. Why doesn't God follow our instructions, Tomek? Tomku, czemu Bóg nie podąża za naszymi instrukcjami? No właśnie. A często tak myślimy, że powinien podążać. Chociaż nie mówimy sobie tego wprost, bo to brzmi dosyć absurdalnie, gdy mówimy, Bóg powinien podążać za moimi instrukcjami. Ale tak naprawdę bardzo często w życiu się tak zachowujemy, jakbyśmy chcieli, żeby Bóg podążał za naszymi instrukcjami. Co robimy, jeżeli Bóg nie podąża za naszymi instrukcjami? Mówimy pompejankę. Nie, wtedy się albo obrażamy na Boga, mówimy, no modliłem się, ale Bóg nie wysłuchał. Albo mówimy, może jednak powinienem jeszcze inaczej się modlić. Albo mówimy, Panie Boże, dlaczego Ty jesteś taki nieugięty? Dlaczego Ty mnie tak nie kochasz? To jest zaproszenie Boga do tego, żeby podążał za naszymi pragnieniami i oczekiwaniami.
a jest odwrotnie. I to jest bardzo trudne do zobaczenia, znaczy łatwo to zrozumieć intelektualnie, natomiast jeżeli się mierzymy z tym w konkretnych sytuacjach naszego życia, to to jest bardzo no, takie, wręcz bym powiedział, trudne do zaakceptowania i bolesne, że to nie ja rozdaję karty, że to nie ja sprawuję kontrolę, że wiele rzeczy ode mnie nie zależy, że nie ja jestem pępkiem świata. Ja chętnie bym kontynuował ten temat kłamstw, natomiast na szczęście jest książka. I chciałbym pójść w inny troszeczkę temat. Ponieważ domyślam się, skądinąd też trochę wiem, o tym, że kiedy patrzymy w swoją przeszłość i kiedy przebijamy się do prawdy swoich emocji, często dochodzimy do bardzo bolesnych uczuć. W tym przykładzie, który dałeś wcześniej o umierającej matce, ta córka przeżyła jakąś krzywdę, której doznała od matki. I pewnie wiele jest takich sytuacji, gdzie właśnie przeżyta krzywda jest czymś, co mnie obarcza i z czym nie chcę się spotkać. I to, co mnie interesuje przede wszystkim jako księdza, ale też jako chrześcijanina i w ogóle człowieka, to jest kwestia przebaczenia. Czy w psychoterapii jest miejsce na to, żeby okazać komuś przebaczenie, przeżyć przebaczenie? A potem pójdziemy też do Tomasza w tym samym temacie. Oczywiście musi być taka przestrzeń. The question becomes more complex, though. What's required for forgiveness? Ale pytanie jest trochę bardziej złożone, czyli co jest wymagane, żeby doszło do wybaczenia? Oftentimes people who suffered. Często ludzie, którzy cierpią, are told, słyszą: you should forgive him. Ty powinnaś mu przebaczyć. But that's like saying to the person, you should be different from how you are right now. Ale to właściwie jest mówienie do osoby, powinnaś być inna niż jesteś w tej chwili. The more interesting question is, ciekawszym pytaniem jest, what is preventing forgiveness from happening? Takie pytanie, co stoi na drodze tego, żeby doszło do wybaczenia? What kind of inner movement needs to unfold? Jaki rodzaj wewnętrznego ruchu musi się rozwinąć, so that forgiveness would occur. Tak by mogło dojść do przebaczenia. We run into this all the time. Ciągle jakby się na to napotykamy in a therapy office. W psychoterapeutycznym gabinecie. You can have a female patient. Możemy mieć pacjentkę, kobietę, who was sexually molested by her father. Która była na przykład molestowana seksualnie przez swojego ojca. So this becomes a horribly complicated thing. Więc to staje się naprawdę strasznie skomplikowaną wtedy kwestią. Naturally she feels rage at a father who abused her. W naturalny sposób ona czuje wściekłość do ojca, który ją nadużywał. But she also loved this father. Ale też jednocześnie tego ojca kochała. And in spite of the fact he abused her, i mimo tego faktu, że on ją nadużył, at times he loved her too. Czasami on też ją kochał. How do we grapple with his complexity of humanity? Jak sobie tu możemy poradzić z tą złożonością człowieczeństwa? Well, usually we don't. Zwykle sobie nie radzimy. Why accept complexity? Czemu mielibyśmy akceptować złożoność? When we could just be overly simplistic. Podczas gdy możemy być po prostu nadmiarowo upraszczający. So sometimes the patient is encouraged to just feel rage towards an abusive father. Więc na przykład czasami pacjent jest zapraszany, by doświadczył tej wściekłości do tego nadużywającego ojca. And the patient ends up feeling as if all she feels is rage. I w efekcie pacjentka czuje się tak, jakby jedyne, co czuła, to była ta wściekłość do całkowicie złego ojca, do ojca, którego widzi jako całkowicie złego. So she tells a certain about her lie about herself.
czyli w tym momencie jakby mówi pewien rodzaj kłamstwa o sobie. I ma też bardzo zaburzony, zniekształcony obraz swojego ojca, co jest też kłamstwem o nim. Albo możemy mieć przeciwstawne kłamstwo. I just love my father, it was no big deal. Ja po prostu kocham swojego ojca, to nic takiego. It's just the opposite distortion. Czyli to jest po prostu zniekształcenie w drugą stronę. So the question is how to help this woman. Więc pytanie tutaj, jak pomóc tej kobiecie face her rage, zmierzyć się, spotkać się ze swoją wściekłością, swoją miłością, her guilt, swoją winą and her grief, i swoją żałobą, żalem. And especially the grief. A szczególnie żalem i żałobą. Abuse, bo przez te lata, the father stole something from przepraszam, przez to nadużycie ojciec coś jej zabrał, that can never be given back. Co nigdy nie może być jej zwrócone. Right. No matter how much he apologizes and atones. Niezależnie od tego, jak dużo on będzie przepraszał, starał się jakby odpokutować, to nigdy nie może oddać jej tego, co już jej zabrał, ukradł. We can't rewind the clock. Nie jesteśmy w stanie odwrócić czasu. We can't give her that part of her childhood again. Nie możemy jej dać tej części jej dzieciństwa. There is a loss that cannot be restored. To jest strata, która nie może być nadrobiona. And I think that in order to arrive at forgiveness, i myślę, że aby dotrzeć do właśnie tego miejsca przebaczenia, we have to face these incredibly complex mixed feelings in all their complexity. To musimy zmierzyć się z tymi wszystkimi złożonymi emocjami, z całą ich złożonością. And we have to face the incredible complexity of that other person. I musimy też zmierzyć się z tą złożonością drugiej osoby. And we have to face this terrible grief. I musimy też przeżyć tą straszną żałobę, that something was stolen from us, że coś nam zostało zabrane, skradzione, that can never be paid back, co nigdy nie może być oddane, zwrócone. And that we accept that that's just the fact. I że akceptujemy, że taki jest fakt. And I find that when people have this experience, i z mojego doświadczenia, jak ludzie mają takie doświadczenie, it's not that we forgive someone. To nie polega na tym, że my komuś przebaczamy. Forgiveness happens. Po prostu to przebaczenie się wydarza. It's like a wind that goes through you. To jak wiatr, który przez nas przepływa. And I know that you would call that grace. You would call that grace. Łaska. Wiem, że to wy nazywacie łaską. But I think really psychologically speaking, that is what happens. Ale mówiąc psychologicznie, to właśnie to się wydarza. It's not an act of will. To nie jest akt woli. There's a certain inner movement. To jest pewnego rodzaju wewnętrzny ruch. And forgiveness just happens. I to wybaczenie się właśnie po prostu wydarza. In the United States, w Stanach oftentimes patients are being told and encouraged to forgive. Często pacjenci byli właśnie zachęcani, namawiani do tego, by wybaczyć. And it's a kind of a violence. I to jest rodzaj przemocy. To ask someone to forgive before they really can. Prosić kogoś, by przebaczył, zanim jest w stanie to zrobić. That we need to foster the conditions in the patient. Musimy jakby budować takie warunki w pacjencie, które pozwolą na to, by ten proces wybaczenia się wydarzył. Zacznę od takiego rozróżnienia, że trzeba zobaczyć, kiedyś nie brałem tego pod uwagę, ale dzisiaj widzę, że to jest jakoś istotne, żeby zobaczyć, czy krzywda, o której ktoś mówi, była realna, czy tylko wyobrażona. Dlatego, że zdarza się czasami, że ktoś wyobraża sobie, że ktoś mnie skrzywdził, podczas gdy patrząc na to z zewnątrz, nie widać tam krzywdy. Rozmawiałem kiedyś z taką kobietą, która przyszła ciężko
właśnie mówiła o tym, że jest skrzywdzona, więc gdy zaczęliśmy rozmawiać o tym, co ją, czy kto ją skrzywdził, okazało się, że na wycieczce z rówieśnikami ona bardzo chciała, żeby jeden chłopak na nią zwrócił uwagę, a on nie zwrócił na nią uwagi. I ona nazywała to krzywdą, chociaż to nie miało nic wspólnego z krzywdą. On ją rozczarował, on nie wpisał się w jej oczekiwania, ale to nie ma nic wspólnego z krzywdą. Więc to też jest istotne, żeby zobaczyć, czy krzywda jest realna, czy tylko wyobrażona, raczej jakoś pomieszana z rozczarowaniem. To jest jedna rzecz. A druga, mówiąc takim językiem bardziej duchowym czy religijnym, trochę kontynuując to, co John powiedział, to dla mnie dużym odkryciem kiedyś było zobaczenie, że przebaczenie to nie jest nakaz, czy to nie jest przykazanie, które my dostajemy od Boga, ale to jest dar, który my dostajemy od Boga. I to absolutnie zmienia perspektywę, dlatego że to jest jakieś niesamowite przesłanie, które, czy dar, który dostajemy, uwolnienia. To znaczy, nikt z nas nie jest w stanie przebaczyć sam z siebie, nikt z nas nie jest w stanie przebaczyć, jeżeli sam nie zobaczy i nie przyjmie, że jemu zostało przebaczone. To jest, pamiętacie Państwo, ta Ewangelia o dłużnikach. Jeden był winny jakąś potężną sumę. To w ogóle jest niewyobrażalna suma. Gdyby ją przeliczyć na dzisiejszą walutę. I to mu zostało przebaczone, natomiast potem on nie był w stanie przebaczyć jakiejś drobnej sumki swojemu dłużnikowi. Bo nie zobaczył i nie przyjął tego, że jemu samemu zostało przebaczone. A więc nie przykazanie i nakaz, ale dar, zaproszenie do uwolnienia. Żebym ja mógł uwolnić siebie i innych tak, jak sam zostałem uwolniony. I ostatnia rzecz, to podkreśliłbym jeszcze to, co John powiedział, że to jest też pewien proces. Że tego się nie da zrobić w jednym momencie. W jednym momencie mogę się na to zdecydować. Mogę powiedzieć, chcę przebaczyć. Ale to musi trwać. To musi się w nas odbyć. I really like your comment about the woman. Bardzo mi się podobał ten twój komentarz o tej kobiecie. Where she wasn't hurt. Gdzie ona nie była zraniona, but her narcissism was. Ale zraniony został jej narcyzm. Speaking personally, mówiąc tak personalnie tutaj, osobiście, my narcissism has been hurt many times. Mój narcyzm był wielokrotnie zraniony. And my wife would say that's probably a good thing. I moja żona by nawet powiedziała, że to nam najprawdopodobniej dobra rzecz, która się wydarzyła. Nie wiem, czy świadomie, John, użyłeś tak naprawdę trzech obrazów, trzech metafor z Ewangelii, kiedy mówiłeś o przebaczeniu. Darowanie długu, czyli ktoś mi coś zabrał i jestem pozbawiony, okradziony. Potem wiatr, który jest obrazem Ducha Świętego i strumień wody. Zniczy ma też tą treść. Teraz jak mówimy o przebaczeniu i dotykamy tych bolesnych uczuć, no to jedne są te, które wynikają z krzywdy, którą ktoś mi zadał. Inne, domyślam się, są tymi, które wynikają z krzywdy, którą ja komuś zadałem. I to nazywamy winą. Już wspominałeś dzisiaj o winie i chciałem cię zapytać, jak w psychoterapii, którą prowadzisz, ten temat się pojawia i jakie znajduje rozwiązania? To znowu jest taki temat ściśle związany z duchowością chrześcijańską i z psychoterapią. Let me approach your question from around the corner. Może tak z pewnej strony się zbliżę do twojego pytania. I was at a conference last year that was in Europe. W zeszłym roku byłem na konferencji w Europie. And there was a very renowned therapist and
theorist there. I był tam bardzo dobrze znany terapeuta i teoretyk psychoterapii. And at the panel discussion, i tam w trakcie dyskusji panelowej, he said that it wasn't necessary to deal with guilt. On powiedział, że nie było po takiej potrzeby, by się zająć winą. It was a negative emotion. Bo to jest negatywna emocja. And we should just help people get over it. I my powinniśmy po prostu pomóc ludziom przezwyciężyć to. That's przekroczyć to. Quite fascinating. I to jest dość fascynujące. Perspective. Perspektywa. Given that we have thousands of years of literature, wziąwszy pod uwagę, że mamy tysiące lat literatury, tradycji religijnej, studiów teologicznych, great plays, świetnych sztuk teatralnych, centering on the centrality of guilt, które koncentrują się wokół właśnie kluczowości poczucia winy. So it's fascinating to me, więc fascynujące jest dla mnie, that I think in the psychotherapy field, że w obszarze psychoterapii, outside of the psychodynamic tradition, tradycją psychodynamiczną, that psychotherapy traditions have a profound blind spot. Że te różne tradycje psychoterapeutyczne mają taką głęboką plamę, czy taki obszar zakryty dotyczący właśnie roli winy. And it's so central, i to jest tak kluczowe, because for so many people, bo dla tak wielu osób, who come to us and they're suffering, którzy przychodzą do nas ze swoim cierpieniem, we find that there's a really punitive way and that they treat themselves. Odkrywamy, że mają taki prawdziwie karzący sposób traktowania siebie. A punitive way that they treat others. I też karzący sposób traktowania innych. They dismiss themselves. Unieważniają siebie. They deprive themselves. Nie dają sobie, pozbawiają siebie. They call themselves terrible names. I obrzucają się wyzwiskami różnymi. And so we see this horrific violence, więc widzimy tą straszną przemoc, that so many of us engage in, w którą tak wielu z nas jest zaangażowanych. And from our tradition, i też w naszej tradycji, the central question we come to, takie kluczowe pytanie, na które napotykamy, is, what is the crime you've committed? Czy też zadajemy pacjentowi, jakie przestępstwo popełniłeś, które każe ci siebie torturować w tak okrutny sposób. There's a case I sometimes show students. Jest taki przypadek, który czasem pokazuję z moim studentom. And a patient says very explicitly, i tam pacjent mówi, czy pacjentka mówi w taki bardzo jasny sposób, I'm just sitting in my prison cell waiting to die. Że siedzę w celi więziennej i czekam na śmierć. And so it's extremely important, więc to jest bardzo ważne, to find out what are these real or imaginary crimes, żeby odkryć, jakie są właśnie te prawdziwe czy wyobrażone przestępstwa, które powodują tak duże poczucie winy, że pacjent później odgradza się od tej winy poprzez mechanizm obronny samokarania, karania siebie. And at the same time, it's really important to differentiate self-punishment from guilt. I też ważne jest właśnie rozróżnienie pomiędzy poczuciem winy a tym samokaraniem. You know, for example, someone may come into the office. Na przykład ktoś może przyjść do gabinetu. Oh, I said this terrible thing. Ach, powiedziałem tą straszną rzecz. I feel so guilty. Czuję się tak strasznie winny. I feel so guilty. Strasznie winny. I feel so bad. Strasznie zły jestem. I'm such a terrible person. I really shouldn't have done that. Naprawdę nie powinienem był tego robić. Oh, I see. And so did you apologize to her? I ja wtedy pytam, a czy przeprosiłeś ją? No. Nie. This is not guilt. To nie jest wina.
It's just self-punishment. To jest tylko właśnie to samokaranie. Because guilt wina leads us to repair the relationship we damaged. Wina prowadzi do tego, że robimy ruch w stronę naprawy tego, co zniszczyliśmy, czy relacji, którą zniszczyliśmy. It's an extraordinarily healthy emotion. To jest niezwykle zdrowa emocja. It's a mark of health that you can tolerate your guilt enough. To jest właściwie takim wskaźnikiem zdrowia, że możemy wystarczająco stolerować nasze poczucie winy, so that you can reach out and engage in the act of repair. Żeby właśnie móc zaangażować się w działania naprawcze. But rather than reach out in an act of loving repair, ale właśnie zamiast zaangażować się w działanie naprawcze, możemy zamiast tego wycofać się narcystycznie do samego siebie i karać siebie w samotności w swoim mieszkaniu, podczas gdy ktoś tam po drugiej stronie miasta cierpi. So it's very important to differentiate guilt that mobilizes us to repair. Więc bardzo jest ważne właśnie rozróżnienie tej winy, która mobilizuje nas, żeby podjąć działania naprawcze, from self-punishment, which is really a form of relational withdrawal. Od tego samokarania, które jest formą wycofania się z relacji. To też jest kluczowe w spowiedzi. Umiejętność rozróżnienia tego, co jest prawdziwą winą, powiedzielibyśmy takim prawdziwym poczuciem winy, od fałszywego poczucia winy, które może przybierać bardzo różne rodzaje. I z mojego doświadczenia bardzo często z tym mamy problem w Kościele, nie wiem, być może w polskim Kościele głównie, że trudno nam, tak ośmielam się mówić my, bo wydaje mi się, że to jest powszechne, przynajmniej z mojego doświadczenia, chociaż może, mogę się mylić, może ktoś ma inne. I kluczowe jest, żeby pomóc rozróżnić prawdziwą winę od tego fałszywego poczucia winy. Fałszywego poczucia winy, które nas tak naprawdę trzyma na uwięzi, nie pozwala zrobić kroku zmiany. Ciągle narzekamy, że siedzimy w tym samym momencie, narzekamy na innych i narzekamy na siebie. Czyli zamiast dodawać nam energii do zmiany, to fałszywe poczucie winy paraliżuje i zatrzymuje i koncentruje na samych sobie. I wtedy też no nie można mówić ani o nawróceniu, ani o o rozwoju, gdybyśmy użyli innego języka, ani o zmianie, dlatego że ciągle jesteśmy wtedy na uwięzi. Więc to jest jakoś szalenie ważne w spowiedzi. Jak rozróżnić prawdziwe poczucie winy od fałszywego poczucia winy? I jak to się ma do sumienia jeszcze, prawda? Bo też to jakoś istotne. Wywołałeś ten dosyć nieużywany organ, sumienie, ale ja bym chciał pójść dalej za tym tropem, który narysowałeś już od spowiedzi, ponieważ z mojego doświadczenia bardzo często spowiedź to jest takie zdanie sprawy z checklisty, którą sobie przygotowałem. Wiem, jakie są przykazania, przypominam sobie, co złego zrobiłem, tworzę listę swoich win, wyznaję je na spowiedzi, ksiądz coś tam nade mną robi, zakładam, że dostaję Boże przebaczenie i odchodzę. I to faktycznie nie zmienia. I wspominałeś wcześniej o doświadczeniu skruchy, czyli tak naprawdę żalu za grzechy, bo to jest to słowo łacińskie, które myśmy przyłożyli jako żal, a tak naprawdę jest tam skrucha. I pamiętam konferencję, którą John miał chyba 2 lata temu tutaj w Polsce, właśnie o poczuciu winy. Tam było wspomniane o takim powiązaniu winy i miłości. Czy takim dochodzenie do dojrzałej wiary, do dojrzałego przeżywania spowiedzi, to nie jest tak naprawdę zapytanie siebie, jak moja wina uszkadza relację z Bogiem, którego chcę kochać, czy kocham?
I czy to faktycznie jest tak, że wina i miłość są jakoś ze sobą, czy głębia przeżycia winy i miłość są jakoś ze sobą powiązane i czy mógł się jakoś to rozwinąć, skomentować? Tak, oczywiście, że tak. Wina i miłość są ze sobą związane. Dlatego się czuję winny, dlatego że skrzywdziłem kogoś, kogo kocham. Tylko dlatego jest wina. I żeby odbudować te relacje, to odczuwanie winy właśnie mnie mobilizuje do tego, żebym to zrobił. Natomiast zwróćmy uwagę na 5 warunków dobrej spowiedzi, bo one, chociaż znamy je z katechizmu i wszyscy się ich uczyliśmy, ale czasami zbyt tak technicznie do nich podchodzimy. Czyli muszę zrobić teraz rachunek sumienia i to jest sprawa, na którą czasami zwracamy zbyt duży nacisk, to znaczy muszę wszystko szczegółowo sobie przypomnieć i właśnie tak wypisać na kartce, zapominając tak naprawdę, po co ja to robię. Potem jest wyznanie, no to jest taka najmniej przyjemna część. Proszę zobaczyć, że, jeżeli chodzi o 5 warunków dobrej spowiedzi, nie ma pouczenia. Natomiast niektórzy czekają na to, że ksiądz im powie jakieś pouczenie, jakby to była najważniejsza część spowiedzi w ogóle. Może wreszcie pojawi się to jedno złote zdanie, które zmieni moje życie. To też jest jakiś rodzaj kłamstwa, które sobie mówimy, czy iluzji. Zmienia mnie łaska oczywiście, ale ta łaska ma te 5 warunków, które muszą być zobaczone w całości. Czy ja mam sobie przypomnieć, co ja złego zrobiłem, ale najpierw, zanim sobie przypomnę, co ja złego zrobiłem, to muszę sobie przypomnieć, do czego ja się odnoszę. Ja się odnoszę do miłości, którą jakoś zawiodłem. Dopiero wtedy patrzę, co ja źle zrobiłem, mówię to. To rodzi natychmiast we mnie takie doświadczenie skruchy i z tego się rodzi to, co nazywamy postanowieniem poprawy, czyli nawrócenie. Tak jak powiedziałem wcześniej, to jest jakby już samoczynne, to już nie trzeba jakiegoś wielkiego wysiłku. Domyślam się, że nie chcesz komentować spowiedzi, ale czy chciałbyś coś dopowiedzieć jeszcze o poczuciu winy i miłości? Jeśli nie, to będziemy pytać naszych gości, którzy są po drugiej stronie w stosunku do nas, o kolejne pytanie. I can be scandalous for a moment. Przez moment pozwolę sobie być skandalistą. When it comes to confession, jeśli chodzi o spowiedź or therapy, czy psychoterapię, defenses can arise. To mechanizmy obronne mogą się wyłonić właśnie po to, żeby zablokować doświadczenie winy. I ja wiem, że w naszej wspólnej pracy ja i Tomek rozmawialiśmy właśnie o różnych mechanizmach obronnych, które mogą się pojawić podczas spowiedzi. Jeśli nie pomożemy penitentowi z tymi specyficznymi mechanizmami obronnymi, to penitent może niechcący odsakralizować sakrament. So in that sense, an understanding of defenses oftentimes can help make a confession more sacred. Więc w tym sensie rozumienie tych mechanizmów obronnych może przyczynić się do tego, że spowiedź będzie bardziej sakramentem prawdziwym. Jeszcze jedno zdanie tylko dopowiem, że mechanizmy obronne, one się pojawiają zawsze w relacji. W relacji do siebie samego, w relacji do innych osób, ale przecież z Bogiem też mamy relacje. Więc z naszej perspektywy również będziemy stosować bardzo podobne mechanizmy obronne w stosunku do Boga, takie jak stosujemy w stosunku do innych ludzi. Drodzy Państwo, rozmawiamy tutaj już przeszło godzinę i domyślam się, że wiele pytań powstało w Państwa głowach. Dlatego to jest czas na to, żebyście byli tak mili i się podzielili tymi pytaniami, ewentualnie prośbami o jakiś komentarz do własnych przemyśleń.
Gdybym mógł prosić o to, żeby te osoby, które chcą zadać pytanie naszym gościom, podniosła, ta osoba, która chce zadać pytanie, podniosła rękę, ja wtedy ją wskażę, tę osobę, i mam nadzieję, że będziemy się słyszeć. Jeśli nie, to będę biegał z mikrofonem. W swojej książce mówił Pan o kolekcjonowaniu złych wspomnień i o niemożności zaakceptowania przyszłości, która jest niewiadomą, i zazdręczaniu się tą niewiadomą, rysowaniu jakichś negatywnych scenariuszy jako formie jakiejś formą obrony przed możliwością właśnie zastanowienia się nad samym sobą. Czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej na temat tej praktyki, tego procesu? Jeśli dobrze rozumiem Pana pytanie, odnosi się Pan do takiego fragmentu w książce, gdzie mówię o, that we can misuse our imagination, że możemy nadużywać naszych wyobrażeń for the purpose of self-torture, na rzecz właśnie torturowania siebie. Oh, this bad thing will happen. Pewnie taka zła rzecz może się zdarzyć. Or that bad thing will albo happen. Inna zła rzecz się wydarzy. And in that way we torture ourselves with these imaginary scenarios. I w ten sposób torturujemy siebie tymi wyobrażonymi złymi scenariuszami. And so, as a therapist, więc jako terapeuci we want to help the patient, chcemy pomóc pacjentowi see how they're misusing their imagination for the purpose of self-torture, żeby zobaczył, jak nadużywa właśnie tych wyobrażeń w celu torturowania siebie. I potem zapytamy taką osobę, jakie uczucia się uruchamiają w nim w terapii, które każą mu torturować siebie w tym właśnie momencie w naszym kontakcie, w naszej relacji. So when patients punish themselves or hurt themselves in session, więc jak pacjenci karzą siebie, szkodzą sobie w trakcie sesji, we're always going to be curious, zawsze będziemy zaciekawieni, what feelings are coming up here in the therapy, jakie uczucia się uruchamiają w tym momencie, teraz w terapii, that would make the patient punish themselves in this moment, które w tym momencie pacjentowi właśnie każą siebie karać. As if we can help them face whatever those feelings are, bo jak pomożemy im spotkać się z tymi uczuciami, jakiekolwiek one są, they don't have to punish themselves instead, to nie będą już musieli się karać zamiast jakby kontaktu z tymi uczuciami. Does that catch your sentence? Czy to jakoś jest w odniesieniu do tego, co Pan mówił? Myślałem bardziej o tym, dlaczego to robimy, dlaczego podejmujemy akurat drogę takiego właśnie destrukcyjnej próby poradzenia sobie z sobą. It's a way we can punish ourselves. To jest sposób, w jaki możemy karać samego siebie. To protect other people from feelings we have. By chronić inne osoby od uczuć, które do nich mamy. Sometimes, przed uczuciami, które do nich if mamy. We grow up, with people that are very critical of us, więc jak na przykład dorastamy z ludźmi, którzy bardzo są krytyczni wobec nas. For instance, if you had a very critical parent, na przykład jak mieliśmy bardzo krytycznego, krytykującego nas rodzica. You're probably not going to like that. To pewnie nam to nie będzie się podobało. Ale wiemy, że jak wyrazimy swoją złość wobec tego rodzica, rozumiem, to dostaniemy jeszcze więcej krytyki. Więc w ten sposób uczymy się, by siebie samego krytykować, by w ten sposób ukrywać swoją złość. I tak naprawdę krytykować siebie czyli to krytykowanie siebie może być takim próbą stworzenia mniej lękowej relacji. Oh, now you see what a bad boy you are. A teraz widzisz, jakim jesteś złym chłopcem. Oh, now you're a good, bad boy.
Teraz jesteś dobrym, złym chłopcem. That it can be a way of managing a relationship. Czyli że to może być jakby sposobem na radzenie sobie w relacji. Oh, we're closer because at least we both agree that you're bad. Możemy być bliżej, bo razem się zgadzamy, że ty jesteś zły. To pytanie, raczej początek twojej odpowiedzi inspiruje mnie do tego, żeby zapytać Tomasz ciebie o te wyobrażenia, które my mamy w stosunku do Pana Boga. Bo najczęściej słyszę, że jak spotyka kogoś wola Boga, to znaczy, że jakieś nieszczęście go spotkało. Dlaczego tak się obawiamy Pana Boga, który przecież jest miłością, jak to wszyscy wiemy? Kiedyś czytałem taki artykuł, w którym było napisane, to mi się dosyć spodobało, że wolę Boga to, gdzie my odnajdujemy wolę Boga? W szpitalu, w cierpieniu, czy w takich sytuacjach, gdzie coś nas spotyka trudnego. Rzadko myślimy o tym, że wola Boga objawia się na przykład na wakacjach, albo gdy spotykamy się w jakimś miłym gronie. I to rzeczywiście jest pytanie, dlaczego, jeżeli myślimy, to oczywiście ja mówię to znowu my, ale nie wiem, jak Państwo sami sobie myślą, gdybyście pomyśleli o tym, no dobrze, Bóg ma dla mnie jakąś wolę. Co mnie spotka jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, za rok? Czy to jest coś, co mówicie, ojej, jak ja bym chciał, żeby to się właśnie stało? Czy myślicie sobie tak, o, to jest dosyć takie, może być niebezpieczne, a może być też nieprzyjemne. Bo jeżeli to drugie, to znaczy, że wykorzystujemy w jakimś sensie obraz Boga po to, żeby no, trochę siebie samych przestraszyć. Bo Pan Bóg nas nie straszy. Nie grozi palcem i nie mówi, zobaczysz, wiesz, bądź grzeczny, bo jak nie będziesz grzeczny, to wiesz, co cię spotka. Więc to rzeczywiście też oczywiście wiąże się z obrazem Boga, który jest czymś innym niż Bóg sam. Obraz Boga to jest ten rodzaj pomostu, który tak naprawdę w jakiś sposób tworzymy, opierając się na różnych doświadczeniach naszego życia, czy takie okulary, które mamy na nosie i przez które patrzymy na Boga. I można by było powiedzieć, no, pokaż mi twój obraz Boga, a powiem ci mniej więcej z dużym prawdopodobieństwem, jaka była twoja historia, jaka była historia twoich relacji, których doświadczyłeś, jaka była historia twojej rodziny, jaka była historia miłości, które przeżyłeś w swoim życiu. I to też jest ważny moment w takim rozwoju duchowym, żeby odróżnić obraz Boga, który mamy, od Boga, do którego chcemy dojść. Bo jeżeli jesteśmy zbyt mocno przywiązani, czy zbyt mocno sklejeni z tym naszym obrazem Boga w naszym umyśle, to paradoksalnie jest też przeszkodą w tym, żeby spotykać Boga, który jest ciągle inny, który jest ciągle gdzieś głębiej, który jest ciągle nie taki, jak nam się to wyobraża. Może takie trochę prywatne pytanie, ale istotne dla mnie. Czy Pan jest wierzący? Czy Pan wierzy w Boga? I don't know exactly how to answer that question. Nie jestem pewien, jak odpowiedzieć na to pytanie. Because to me it's not a matter of belief. Bo dla mnie to nie jest kwestia wiary. It's a matter of the obvious. To jest kwestia czegoś oczywistego. Znaczy wie pan, bo nie rozumiem, czy wierzy pan w Boga, tak po prostu. But again, you're saying it's a matter of belief. Tylko znowu pan pyta, znaczy mówi, jakby to była kwestia wiary. Do we have to believe there's a floor under your feet? Czy musimy wierzyć, że mamy podłogę pod swoimi stopami? It's just there. Ono po prostu jest. Wie pan, ja jestem prostym człowiekiem i nadal nie rozumiem tego kwestii, tak czy nie? And you're discovering I'm even more simple. I tutaj odkrywa pan, że ja jestem nawet bardziej prosty.
Do you have to believe there's a floor under your feet? Czy musi pan wierzyć, że jest podłoga pod pana nogami? No dobrze, nie, ta odpowiedź nie zadowala mnie, bo ja właśnie czytając tą książkę trochę, teraz przeglądając, słuchając pana, trochę mi brak właśnie takiej jakiejś intuicji osoby wierzącej, ale mogę być w błędzie, mogę być zupełnie w błędzie. I have a problem with the idea of belief. I think it's more a matter of just knowing. Jakoś mi jest trudno myśleć tutaj o wierze czy kwestii wiary. Dla mnie to jest bardziej wiedzenie. And it may be because of living in America. I to może być jakoś związane z tym, że właśnie żyjąc w Ameryce. There's a lot of people who say they believe in God. Wiele osób tam mówi, że wierzy w Boga. But they have very odd ideas, at least to me, of what that is. Ale mają bardzo dziwne pomysły, co to jest, przynajmniej dla mnie dziwne. I think, you know, for the philosophers out there. Ja myślę dla filozofów, którzy tutaj ewentualnie są. There's sort of a cataphatic definition of God. Jest jakaś kataphatyczna definicja Boga. God is this, God is this, God is this. God, Bóg jest tym, czy tym, czy tym. And he's reduced to whatever someone's favorite ideas are. I jest wtedy zredukowany do czegoś, co jest akurat dla danego, danej osoby najbardziej ulubionym wyobrażeniem. And I think I know that my friend Piot would probably disagree with this. But I prefer an apophatic definition of God. Ja jestem przekonany, że mój przyjaciel Piotr by się z tym nie zgodził, ale ja bardziej mi jest bliska apofatyczna definicja Boga. That's beyond all our possible definitions. Która jakby się jest jakby większa niż wszelkie definicje, które możemy tu nadać. And that may be my own reaction to where I live. I to może być jakaś moja osobista reakcja do tego, gdzie żyję. But that may give you a better sense of my caution. Ale to może tak jakby bardziej zrozumiałym stanie się ta moja ostrożność w tej sprawie. A sense of God is both knowable and unknowable. Bo to poczucie Boga jest takie do poznania i nie do poznania. The sense of mystery, which I think is so essential. Taka kwestia tajemnicy, która jest w tym dla mnie kluczowa. Ja też mam odpowiedzi na to pytanie? Dopowiem tylko jedną rzecz, że w takiej tradycji chrześcijańskiej te dwie tradycje są obecne, i ta kataphatyczna i apofatyczna, czyli ta, która mówi, że Boga tak naprawdę nie możemy poznać, bo On jest większy niż możemy cokolwiek pomyśleć, wyobrazić sobie, ale jednak też o Bogu możemy coś powiedzieć. Czyli te dwie tradycje, one pomimo tego, że wydają się przeciwstawne w Kościele, one się przeplatają. Coś możemy powiedzieć, ale tak naprawdę Boga nie możemy zawrzeć w naszych pojęciach, słowach, rozumach, nawet jeżeli one są najbardziej wyszukane i najgłębsze, jakie możemy sobie pomyśleć. Miałbym trochę w inną stronę pytanie. Trochę w duchu takiego adwokata diabła a propos tej woli Boga, trudnej woli Boga. Zastanawiam się nad tym, że to padło parę razy jako takie zdanie, no Bóg jest miłością, to oczywiste. Ale takie mam wrażenie, że nasze doświadczenie jest właśnie takie bardzo złożone Boga, trochę jak w tej relacji w którymś z przykładów, że ten Bóg jest czasami bardzo bliski, a czasami jest kompletnie niezrozumiały, dopuszczający dużo cierpienia, dużo problemów. I trochę taki czuję tu jakiś rodzaj konfliktu, być może związanego z, nie wiem, może za miękkim obrazem Boga,
że z tą trudną wolą Boga też jakoś trzeba się mierzyć i chyba też nie wiemy jak. I czy moglibyście podzielić się jakimś takim waszym spostrzeżeniem też patrząc na te mechanizmy, które w człowieku grają? To tak, dziękuję bardzo za to pytanie, bo rzeczywiście ono poszerza taką perspektywę, że Bóg no oczywiście chce dla nas miłości, jest miłością, tylko że z naszej perspektywy chociażby takie doświadczenie, że ja tego nie rozumiem do końca, już jest jakoś no, czymś trudnym, z czym musimy się mierzyć. Dokładnie tak jak mówisz. Więc rzeczywiście nasze doświadczenie Boga jest, no, porusza całą naszą osobę, czyli porusza i to, co rozumiemy i tego, czego nie rozumiemy i porusza wszystkie nasze uczucia i radość i piękno, satysfakcję, ale również jakiś rodzaj bólu też, winy, wszystko, tak, bardzo no takie całościowe doświadczenie. Od braci dominikanów słyszałem, że tylko to, co przyjęte, może być zbawione. Z książki Johna wydaje mi się, że tam jest napisana koncepcja, czy John jest zwolennikiem koncepcji prawdy, zgodnie z którą prawda to jest postawa otwartości na rzeczywistość. Zgodnie z którą prawda to jest postawa otwartości na rzeczywistość. To czy w związku z tym celem terapii jest korekta postawy? Dominicans, anything that can be accepted can be redeemed. Że dla Dominikanów wszystko, co może być przyjęte, może być zbawione. Right. And likewise in therapy. I podobnie w terapii. We become ill. Chorujemy. When we reject outer reality or our inner reality. Gdy odrzucamy zewnętrzną rzeczywistość albo naszą wewnętrzną rzeczywistość. And so part of what most of what therapy is about. Więc właściwie terapia jest w większości o is really embracing external reality as it is. O tak naprawdę właśnie przyjęciu zewnętrznej rzeczywistości taką, jaką ona jest. Whether it's your children, your spouse, czy to dotyczy naszych dzieci, małżonka, czy innych ludzi. Or life as it is. Czy też w ogóle życia jak, takiego, jakim jest. But also learning to embrace your inner life as it is. Ale też jest o uczeniu się przyjęcia naszego wewnętrznego życia takim, jakie jest. So it really has to do with this embrace of outside and inside. Więc ma to tak naprawdę głównie związek właśnie z tym przyjęciem tego, co jest na zewnątrz i w nas. Yesterday we were involved in some role plays. Wczoraj mieliśmy taki warsztat, na którym były, odgrywaliśmy takie sceny. With some priests. Ten warsztat był z księżmi. And there was an instance where we were looking at a nun who was feeling as if God no longer loved her. I był taki przykład dotyczący siostry, która czuła, jakby Bóg przestał ją kochać. But in fact, she had stopped loving God. Ale prawda była taka, że to ona przestała kochać Boga. She'd stop praying to him. Przestała się do niego modlić. Now, that's not a problem. I to nie jest problem. It's a fact. To jest po prostu fakt. We had to help her embrace the fact. Musieliśmy pomóc jej przyjąć ten fakt. That she'd stopped loving God. Właśnie dotyczącego, że przestała kochać Boga. And in facing that. I mierząc się z tym. Experienced the internal crisis. Ona mogła doświadczyć takiego wewnętrznego kryzysu. And own this aggression of hers, i przyjąć swoją własną agresję, that she was attributing to God, którą przypisywała Bogu. As a way for her, I to było sposobem dla niej, to begin to grapple more deeply, to grapple. Or to embrace more deeply. Żeby głębiej jakby przyjąć, zaakceptować, pochwycić the crisis in her vocation. Kryzys w swoim powołaniu.
that she thought perhaps her vocation had ended. Gdzie ona myślała, że być może jej powołanie się skończyło. Not realizing that she was in a state of pregnancy. Nie zdając sobie sprawy, że ona była w pewnym sensie w stanie ciąży. Now, as we know, pregnancy is very uncomfortable. I jak wiemy, ciąża jest bardzo niekomfortowa. There are a lot of pains. Jest dużo bólu. You can't sleep at night. Nie można spać w nocy. You're very worried. Jest bardzo jest dużo martwienia and it just się. Gets more and more and more uncomfortable. I staje się coraz bardziej i bardziej niekomfortowa. And then you wonder, how's that thing gonna get out? I zastanawiamy się, jak się ta rzecz wyłoni. And it's incredibly painful when you give birth. I to jest niezwykle bolesne, jak dochodzi do porodu. So and this nun didn't realize that she wasn't in a crisis per se. I ta siostra nie zdawała sobie sprawy, że była w kryzysie. But she was pregnant with her vocation. A może nawet nie w kryzysie, tylko właśnie w jakimś rodzaju ciąży z tym powołaniem. We couldn't know yet how her vocation was going to emerge. I nie mogliśmy jeszcze w tym momencie wiedzieć, w jaki sposób to jej powołanie się przemieni, wyłoni. Sort of like a pregnancy. Dlatego to porównanie z ciążą. You really don't know what your baby is going to look like when it comes out. Naprawdę nie wiemy, jak będzie wyglądało dziecko, jak wyjdzie na świat. When we're embracing outer life and inner life. Więc jak przyjmujemy zewnętrzne życie i wewnętrzne życie. Whatever we embrace. Cokolwiek właśnie ogarniamy, przyjmujemy. Enriches us. To nas wzbogaca. And in a sense, no matter how painful it is, I w jakimś sensie, niezależnie od tego, jak jest to bolesne, it is the gift we're being given. To jest to dalej darem, który dostajemy. Now we could call up God. We could call up dzwonimy God. Możemy zadzwonić do Boga. Say, operator, could you give me God? Możemy mówić tam, poproszę z Bogiem. This is not the gift I had in mind. To nie jest ten dar, jakiego ja oczekiwałem. I'd like to return this gift and could you give me that one I saw in the catalog? Chciałbym oddać ten dar i czy mógłbym dostać ten, który widziałem w waszym katalogu? You know the St. Teresa of Avila version? Ta wersja świętej Teresy z Avil. But there's always a busy signal. Ale tam zawsze jest zajęte. And we just keep getting the gift. I ciągle po prostu dostajemy to, co dostajemy. So it's we're usually having to help patients embrace the gift they've been given. Więc zwykle po prostu musimy pomóc pacjentom przyjąć ten dar, który dostali. We're not asking them to like their gift. Nie prosimy ich, żeby im się podobał ten dar. I'm definitely not always happy with the gift that's being given to me. Ja zdecydowanie nie zawsze jestem zadowolony z tego, co z daru, który dostaję. But it's a gift I've been given to embrace. Ale to jest właśnie ten dar, który właśnie dostałem, żeby go przyjąć. Dzień dobry. Dzień dobry. Przede wszystkim chciałam podziękować za książkę, która trafiła w taki moment w moim życiu, który pomaga mi się zmierzyć pewną iluzją, z którą nie mogłam sobie poradzić do tej pory i pokazała mi sposoby wyjścia z tego. Także przede wszystkim podziękowania. A po drugie taki temat, który pojawił mi się w głowie nie dalej jak wczoraj. Jestem ciekawa Pana zdania jako terapeuty. Na temat życia w kłamstwie życia w iluzji, a skłonności do depresji. Przez wiele lat wydawało mi się, że właśnie życie w iluzji jest takim stanem, czy w zaprzeczeniu jest takim stanem, który prowadzi do depresji. Ale wczoraj spotkałam się z osobą, z bardzo bliską mi osobą, która wydaje mi się, że pozbyła się wszelkich złudzeń i iluzji ze swojego życia i ciężko przechodzi zderzenie z rzeczywistością.
i myślę, że jest na skraju depresji. Czy ma Pan jakieś doświadczenia i spostrzeżenia jako terapeuta w tym temacie? Dziękuję. Thank you. That's a fabulous question. Dziękuję. To świetne pytanie. I think it's really important to differentiate depression. Ja myślę, że to jest rzeczywiście ważne, żeby odróżnić depresję from grief. Od żałoby. Oftentimes we're depressed. Często jesteśmy w depresji. Because we're turning anger on ourselves. Dlatego, że zwracamy złość przeciwko sobie. Or we're excessively self-critical. I jesteśmy nadmiernie samokrytyczni. Or we're hoping reality will become the same as our fantasy. Albo mamy nadzieję, że rzeczywistość będzie taka sama jak nasze wyobrażenia. And we keep trying to make that happen and it doesn't happen. I cały czas usiłujemy doprowadzić do tego, żeby tak się stało i to się nie wydarza. But if your friend ale jeśli twoja przyjaciółka czy przyjaciel has really given up a number of illusions recently. Rzeczywiście poddała jakąś tam ilość iluzji ze swojego życia. Congratulations for having such a courageous friend. To gratulacje, że masz taką odważną przyjaciółkę czy przyjaciela. Because right now bo w tej chwili she's attending a funeral. Ona przechodzi żałobę, rodzaj pogrzebu. Some hopeless hopes are dying. Pewne takie beznadziejne nadzieje umierają. And she's having to have a funeral for what was not possible. I ona musi odbyć ten pogrzeb po tym, co okazało się nie być możliwe. And that's always a painful funeral. I to zawsze jest bolesny pogrzeb. Maybe there was a relationship she thought would work and it couldn't work. Może jest jakaś relacja, na którą ona miała nadzieję, że będzie dobra, a nie udało się. Maybe it's discovering that someone had been lying to her all along. Albo może odkrywa, że ktoś ją okłamywał przez długi czas. And as these illusions die, i gdy te iluzje umierają, we oftentimes feel like we're dying. Często mamy takie poczucie, jak my byśmy umierali. And it's not that we're dying. Ale to nie jest tak, że my umieramy. Our illusions are dying. To te iluzje umierają. But they have felt so central to ourselves. Ale one przez jakiś czas wydawały się takie kluczową naszą częścią. They felt like they were part of our being. Jakby były częścią nas. And so for a while when we have this funeral. Więc przez jakiś czas trwa ten pogrzeb. We're mourning the death of our illusions. I odbywamy żałobę po śmierci naszych wyobrażeń. We can feel as if we're dying. I iluzji, i to jest takie poczucie, jakbyśmy sami umierali. We may temporarily think our life is hopeless. Możemy sobie okresowo myśleć, że to nasze życie jest beznadziejne. But it's the illusions that are hopeless. Ale to te iluzje są beznadziejne. And this period of death. I ten czas umierania takes a while. It's a very painful series of losses she's going through. Trochę musi potrwać. To jest jakby bolesna seria strat, które trzeba przeżyć. Sometimes it's even death of a self-image. Czasem jest śmierć takiego obrazu siebie nawet. Wow, I thought I was a better person than that. A, myślałem sobie, że jestem lepszą osobą niż to. Guess not. Ale wyraźnie nie. You know, and there's a little death of the ego that happens. I w ten sposób jakby taki częściowa śmierć ego się odbywa. So in a sense then it may be that your friend is not really depressed right now. Więc może w jakimś sensie można powiedzieć, że twoja przyjaciółka może nie jest w tej chwili w depresji. But she's going through a period of grieving that's very painful. Ale przechodzi właśnie taki okres żałoby, który jest bardzo bolesny. And this kind of understanding from you i ten rodzaj rozumienia z twojej strony will provide her a tremendous amount of support. Może dać jej ogromne wsparcie. Because she has to let go of these hopeless hopes. Bo ona musi jakby porzucić te beznadziejne nadzieje before genuine hopes are going to become visible to her. Zanim prawdziwe nadzieje staną się dla niej widzialne. And they'll become visible. I one staną się widzialne. Probably not this week or next week. Prawdopodobnie nie w tym tygodniu czy w następnym. But there's a certain kind of pregnancy that she's going through that's very painful. Ale
że to też jest jakiś taki czas, nie wiem, ciąży, który, przez który przechodzi, który jest bardzo bolesny. She is going through labor pains. Przechodzi też te bóle. As a new version of her emerges. W tym czasie, kiedy rodzi się nowa wersja jej. That will be stripped of a lot of illusions. Która będzie właśnie odarta z wielu iluzji. Ja chciałam jeszcze zapytać obu panów. Ja miałam takie doświadczenie w swoim życiu, że byłam w terapii i było mi bardzo trudno przebaczyć mojemu tacie. I wydawało mi się, że to przepracowałam, ale nadal było mi trudno wybaczyć. To właśnie o czym tutaj była mowa. I któregoś dnia pojechałam z mężem na rekolekcję dla małżeństw, gdzie była msza o uzdrowienie. I po tej mszy, to nie stało się od razu, ale po tej mszy kilka tygodni czy kilka miesięcy później okazało się, że ja nagle mojemu tacie przebaczyłam i nie wiem, jak to się stało. I moje pytanie dotyczy tego, jak rozpoznawać w jedną i w drugą stronę, gdzie terapia może pomóc, a gdzie już nie i odwrotnie, tak? Czy jeżeli można by na to pytanie otrzymać odpowiedź, to jestem bardzo tym zainteresowana, jak to rozpoznawać. Well, it's so wonderful you found help through your therapy. To dobrze, że terapia była pomocna. And your story is a very beautiful example. I twoja historia to piękny przykład. How life is always providing us chances to heal. Jak życie ciągle nam jakby dostarcza takich szans, żeby się uzdrowić. And that you were obviously open to different healing messages and experiences that were coming to you. I najwyraźniej byłaś otwarta na różne takie przekazy odnośnie tego prowadzące do tego uzdrawiania. That allowed this movement to happen. Które pozwoliły na to, żeby ten proces zaszedł. Nie wiem, czy są jakieś takie wskazówki, natomiast powiem tylko z własnego doświadczenia, że niejednokrotnie miałem takie doświadczenie, że ludzie zmagając się z jakąś trudnością duchową decydowali się na terapię i odwrotnie, przychodzili na terapię zupełnie z jakąś trudnością emocjonalną, ale po terapii bardziej otwierali się na doświadczenie duchowe. Więc rzeczywiście z mojego doświadczenia te dwie drogi, chociaż nie są tożsame, ale może się zdarzyć, że jedna na drugą otwiera. I rzeczywiście, no trudno to wytłumaczyć, ale no tak jest. To trochę tak, gdyby użyć takiego obrazu ewangelicznego. Maria Magdalena idzie do grobu, tam nie spotyka Pana, gdzie go spotyka? W ogrodzie. Więc to, co nas dobrego spotka, my nie wiemy, gdzie to się stanie, ani kiedy to się stanie. Czasami to się dzieje na terapii, czasami to się dzieje w domu, czasami to się dzieje w ogrodzie, na spacerze, w relacji. I też do końca nie wiemy, jak jedno doświadczenie wpływa na drugie. Czy to jest tak, że terapia była pani potrzebna, czy nie? Może to uzdrowienie by się nigdy nie dokonało, gdyby pani nie przeszła terapii. No nie wiemy tego, prawda? A może by się dokonało? Trudno powiedzieć. Zdaję sobie sprawę, że ta odpowiedź nie jest satysfakcjonująca, ale nie mam innej. Ja pozwolę sobie to ostatnie pytanie jeszcze skomentować i wasze odpowiedzi. Niestety, robiąc taką puentę dla naszego spotkania. Bo myślę sobie, że za rzadko myślimy o tym, że mamy jedno serce, którym kochamy i przyjmujemy Bożą obecność i kochamy samego siebie i kochamy innych ludzi. Nie dano nam dwóch serc. I myślę, że to jest coś, co
jest takim fundamentem, dla którego możemy się spotkać i rozmawiać o bardzo ludzkim doświadczeniu, które obejmuje tak różne wymiary rzeczywistości, jak rzeczywistość duchową, psychologiczną, fizyczną, międzyludzką itd. Za to spotkanie wam serdecznie dziękuję.